Istnieje około 3,8 miliarda ludzi, czyli około połowa światowej populacji, którzy wyznają jedną z monoteistycznych religii abrahamowych, co oznacza wiarę w jednego, zewnętrznego, wszechmogącego Boga, który jest wszechwidzący i wszechmocny. Jak na ironię, judaizm, chrześcijaństwo i islam mają również ezoteryczne lub ukryte aspekty, do których przyznają się niektóre sekty, często uważane za okultystyczne lub mistyczne wersje ich wiary, które nie koncentrują się na zasadach żywieniowych, tradycyjnych obserwacjach lub rytuałach nadzorowanych przez duchownych, ale raczej dążą do bezpośredniego doświadczenia samej boskości, bez udziału rabinów, księży lub imamów. Podczas gdy wielu uważa osobistą duchowość poza zorganizowaną religią za New Age, w rzeczywistości nie ma w niej nic nowego. I w rzeczywistości koncepcja bezpośredniej komunikacji z wewnętrznym Bogiem lub wyższym ja poprzedza monoteizm, przynajmniej w Holocenie, począwszy od Echnatona i jego kultu pojedynczej boskości, reprezentowanej przez Atum, dysk słoneczny lub Boga Słońca. Madame Helena Blavatsky była najsłynniejszą mistyczką, okultystką i medium XIX wieku, współzałożycielką Towarzystwa Teozoficznego w 1875 roku. Dążyła do syntezy nauki, religii i filozofii. Blavatsky nauczała, że w każdym człowieku istnieje wieczne boskie oblicze, które nazywała wyższym ja lub wewnętrznym Bogiem, i że zjednoczenie z tym wyższym ja skutkuje mądrością. Kiedy mówię o mądrości, nie ma na myśli rodzaju wiedzy, którą zdobywa się poprzez czytanie książek, ale raczej definiuje ją jako boską intuicję, szósty zmysł lub wewnętrzne przewodnictwo, które najczęściej nabywa się poprzez wejście w zmieniony stan świadomości. Terminem dla tej praktyki jest mistycyzm, gdzie człowiek poddaje się ego poprzez różne techniki i łączy się z tym, co niektórzy nazywają Bogiem, a inni wierzą, że jest to własny podświadomy umysł. Zmieniony stan świadomości nie jest jedynym momentem, w którym można uzyskać dostęp do mądrości wyższego ja. Na przykład, wszyscy mieliśmy doświadczenie myślenia o kimś tuż przed dzwoniącym telefonem i to jest ta osoba, o której właśnie myśleliśmy. Lub podczas spotkania pojawia się pomysł i w tej samej chwili ktoś inny mówi wszystkim to, co właśnie pomyślałeś. And in the same instant, someone else says to everybody that which you just thought. Podczas gdy niektórzy odrzucają te zjawiska jako zwykły przypadek, studenci okultyzmu lub gnostycyzmu uznaliby je za przykład telepatii. Postrzeganie i przekazywanie uczuć i idei na odległość. Termin telepatia w języku angielskim łączy dwa greckie słowa, tela, które oznacza z odległości, i pathos, które oznacza uczucie lub cierpienie. Dosłowne znaczenie to odczuwanie na odległość. Dlatego pojęcie telepatii oznacza znacznie więcej niż zwykłe przekazywanie logicznych i jasno sprecyzowanych myśli, ale obejmuje wszelkiego rodzaju kontakty między dwoma lub więcej umysłami, wykraczające poza pięć zmysłów. W większości przypadków zjawiska te zachodzą w sposób półświadomy, niedostrzegalny i niepożądany. Celem gnostycyzmu jest wywołanie stanu, w którym zdolności te są wzmocnione i dostępne w sposób zamierzony. Gnoza to grecki rzeczownik oznaczający wiedzę i termin ten był używany wśród różnych religii i filozofii helenistycznych w świecie grecko-romańskim.
W kontekście religijnym gnoza to mistyczna lub ezoteryczna wiedza oparta na bezpośrednim uczestnictwie z boskością. Gnostycyzm to wiara, że istoty ludzkie zawierają w sobie pokój Boży lub boską iskrę, która spadła ze świata niematerialnego do ciał ludzi. W ciągu pierwszych trzech wieków chrześcijaństwa nie istniał żaden centralny autorytet, aż do czasu nawrócenia cesarza rzymskiego Konstantyna Wielkiego w 312 roku. Wspólnoty chrześcijańskie nauczały wielu różnych poglądów. W II wieku niektóre grupy, obecnie określane zbiorczo jako gnostyccy chrześcijanie, twierdzą, że mają dostęp do tajemnej wiedzy o naturze wszechświata i strzeżonych technik bezpośredniego dostępu do tej świętej wiedzy lub mądrości. Gnostycy odnoszą się do mądrości jako sofia, co jest greckim słowem oznaczającym mądrość. W greckim tłumaczeniu pism hebrajskich, zwłaszcza Starego Testamentu, imię sofia jest tłumaczone na chakma, co oznacza mądrość i jest imieniem postaci o kobiecych cechach. Arabskie słowo oznaczające mądrość to hikmah lub hakem, co oznacza mądry. Kiedy filozofie gnostyczne wkroczyły do Europy, praktykujących je określano mianem mędrców, co z perspektywy Kościoła katolickiego uznawano za herezję, skąd wzięła się obraźliwa etykieta. Od anglosaskiego wicca, oznaczającego mądrych. Dlatego sekrety religijne, które próbują ukryć swoją gnostycką ideologię, tradycyjnie kładą dodatkowy nacisk na cześć dziewicy Maryi, która reprezentuje boską mądrość, którą zdobywa się poprzez mistyczne stany świadomości. Czasem zdobywana poprzez ból, co nazywa się biczowaniem i jest aktem chłosty, lub bicia, lub poprzez długotrwałe powtarzanie muzyki i tańca, a czasem poprzez zażywanie narkotyków. I chociaż istnieje wiele innych technik, najbardziej znana i rzekomo skuteczna jest poprzez akty cielesne, które nie prowadzą do prokreacji, ale do wzmocnionego i przedłużonego orgazmicznego stanu religijnej ekstazy, w którym praktykujący jest ogarnięty energetycznymi falami prany, chi lub vril, terminów opisujących uniwersalną energię życiową, która rzekomo odblokowuje uśpione zdolności jasnowidzenia, co jest rzekomą zdolnością do zdobywania informacji o przedmiocie, osobie, miejscu lub fizycznym wydarzeniu poprzez postrzeganie pozazmysłowe. Which is the claimed ability to gain information about an object, person, location, or physical event through extrasensory perception. To właśnie w tych zmienionych stanach świadomości starożytne cywilizacje, takie jak starożytni Grecy, otrzymywały wskazówki od wyroczni, takich jak słynna w Delfi, które dostarczały proroczych przepowiedni i wskazówek poprzez akty wróżbiarstwa. To właśnie przez ten pryzmat należy rozpatrywać wierzenia templariuszy, którzy czcili postać Madonny, której czarny wygląd nie miał nic wspólnego z rasą czy kolorem skóry, ale był symboliczny dla tego gnostyckiego stanu transu, który jest podstawą religii czczących boginię. Według kabały, która jest uważana za ezoteryczną mistykę żydowską, która pojawiła się po XII wieku, ale tak naprawdę jest znacznie starsza, czakma to 10 sefirot na szczycie prawej osi na drzewie życia, odpowiadający lewemu oku lub prawej półkuli mózgu. Czakma jest związana w duszy z mocą intuicyjnego wglądu, a celem kabalistów jest wydobycie takiego wglądu ze sfery nadświadomości. Według hermetycznego zakonu Złotego Świtu imię Boga jest związane z czakmą. Imię Boga związane z czakmą to Jehowa.
A w naukach magika seksu Alistaira Crowleya czakma jest reprezentowana zgodnie z terminami takimi jak tetragrammaton, który jest innym sposobem powiedzenia Jahwe lub Jehowa, co w okultyzmie otwiera znaczenie za astrologią, tarotem, tajemnicami Biblii, kabałą, enochiańską magią Johna Dee, a nawet germańskimi ezoterycznymi naukami nacjonalistycznych Niemiec, które były przeciwne judaizmowi politycznie, a zwłaszcza komunizmowi. A jednak wewnętrznie praktykują dokładnie ten sam ezoteryczny mistycyzm w swoich własnych okultystycznych zakonach. Podczas gdy wielu ludzi szybko odrzuca Madame Blavatsky jako lucyferiankę, co dosłownie tłumaczy się jako nosicielkę światła, co w dzisiejszych czasach ma negatywne konotacje, należy pamiętać, że podczas gdy jej prace były czczone w Niemczech przed II wojną światową, dotyczy to również ludzi takich jak Albert Einstein, który również miał egzemplarz jej książki na swojej nocnej półce, ojcowie Kościoła reagowali na okultystyczne i gnostyckie nauki, wymyślając bliźniacze pojęcia ortodoksji i herezji. Te koncepcje nie istniały w starożytnym świecie. Przy tysiącach różnych rodzimych kultów w basenie śródziemnomorskim nie było centralnego autorytetu, który określałby, w co ludzie mają wierzyć. Ortodoksja, czyli poprawne przekonania, i herezja, czyli coś, co jest sprzeczne z przyjętą interpretacją lub myślą religijną, to dwie strony jednego medalu. Heretycy są nazywani tak przez tych, którzy się z nimi nie zgadzają, lub w niektórych przypadkach przez tych, którzy chcą, aby pewna ezoteryczna technologia religijna lub duchowa pozostała ukryta. Tak powstała średniowieczna alchemia, w której wewnętrzna transmutacja surowej energii seksualnej została uszlachetniona w twórcze lub bosko inspirowane duchowe złoto. I zewnętrznie przebrana za transmutację metali nieszlachetnych w fizyczne złoto. Pogląd, że alchemicy byli ateistami, którzy zajmowali się materialistycznym wzbogaceniem, jest fałszywy. Jeśli chodzi o wczesne chrześcijaństwo, gnostycy twierdzą, że ich nauki pochodzą bezpośrednio od Jezusa. W tych scenach w Ewangelii, kiedy Jezus zabiera uczniów na bok, aby lepiej ich poinformować, rzekomo nauczał również tajnych rzeczy, które zostały im przekazane. To powiedziawszy, dla większości systemów gnostyckich Jezus nie został wcielony w fizyczne ludzkie ciało, ale raczej pojawił się tylko w formie człowieka, aby mógł komunikować się z ludzkością. Jeśli Chrystus nigdy nie miał materialnego ciała, centralne filary chrześcijaństwa, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie, zostały zniweczone. W tym sensie gnostycy postrzegali zbawienie jako sprawę indywidualną, a nie angażującą resztę społeczności. Innymi słowy, zbawienie nie mogło być osiągnięte przez krzyż, hierarchię kościelną, księży, papieży czy zasady. Dla gnostyków Królestwo Niebieskie jest wewnątrz jednostki i może być bezpośrednio doświadczone przed odejściem ciała fizycznego. Najbardziej kontrowersyjnym agnostycznym rytuałem była komnata ślubna, w której człowiek osiągał Chrystusowość, gdzie język i metafory małżeństwa były stosowane w zjednoczeniu z Chrystusem. Jako pierwsi praktykowali celibat i czystość, co według autorów ezoterycznych takich jak Samuel Einweyer nie oznaczało pierwotnie, że należy całkowicie powstrzymać się od współżycia, ale raczej należy powstrzymać się od wydalania swojej energii życiowej na zewnątrz, a zamiast tego nauczyć się transmutować tę energię, aby odżywiać duszę, czyli ciało energetyczne, które w kręgach okultystycznych jest czymś realnym, co trzeba obudzić i pielęgnować, a ślepa wiara nie wystarczy. And blind faith is not enough.
Helena Blavatsky stwierdziła, że opublikowane dzieła na temat kabały nie zawierają wewnętrznych tajemnic tej mądrości. Niepisana kabała jest przekazywana ustnie, a do jej odsłonięcia potrzeba 7 kluczy, co wykracza poza zakres tej prezentacji. Obecna kabała według Blavatskiej wywodzi się z tajemnej doktryny Chaldejczyków i Egipcjan, a autentyczna kabała znajdowała się w chaldejskiej księdze liczb, będącej w posiadaniu perskich sufich. Ta tajemna wiedza, której początki sięgają starożytnych Aryjczyków, została włączona do ezoterycznych kultów islamu i znana niemieckim nacjonalistom, którzy prowadzili formalne rządowe badania nad okultyzmem, jednocześnie publicznie zakazując wszelkich tajnych stowarzyszeń, które miały cokolwiek wspólnego z praktykami kabalistycznymi. Oczywiście po II wojnie światowej wiele z tej ezoterycznej wiedzy jest obecnie wyśmiewane pod pozorem krytyki akademickiej. Po śmierci madame Heleny Blavatsky wiele prac niemieckiego oddziału Towarzystwa Teozoficznego, które założyła, było wspieranych przez Rudolfa Steinera, który kiedyś powiedział o ciągłym, bezpodstawnym oczernianiu Blavatsky, że, cytuję, wszędzie tam, gdzie jest krytyka, pod spodem jest nienawiść. Dla kanału Wolność i Anarchia tłumaczył Bartłomiej Talarczyk, czytał Bartłomiej Talarczyk. Serdecznie zapraszam do kolejnych materiałów.